głosu pana Tomasz. Halo? Więc tak, zawody dobiegły końca, ale słuchajcie, chcieliśmy wam bardzo podziękować za to, że tu jesteście. Że przyjęliście to zaproszenie, no tak naprawdę nieznanego dla was miejsca. Naszym celem jest tworzenie zawodów, w których wy i tylko wy będziecie bohaterami. Najważniejszymi bohaterami. Chcielibyśmy bardzo tutaj wszyscy, żebyście się czuli jak mistrzowie świata. Żeby to była taka impreza, do której zawsze będziecie chcieli wracać i wszystko, co będzie tutaj się działo, będzie podporządkowane pod to, abyście się dobrze czuli, dobrze wam się tu startowało, była fajna atmosfera. Także taki jest nasz cel. Mamy nadzieję, że to nam się będzie powolutku udawało. Mamy nadzieję również, że to był jakiś pierwszy krok i że za rok się zobaczymy ponownie w tym samym gronie, może trochę większym, może na troszkę innej formacie imprezy. Także chcielibyśmy bardzo, żebyście nas zapamiętali właśnie w ten sposób. My nie robimy imprezy ani dla siebie, ani dla nikogo innego. Tylko dla was, zawodników. Wy tu jesteście naszymi bohaterami i jeszcze raz dziękuję wam bardzo, że przyjęliście nasze zaproszenie. Brawa ogromne. Oczywiście ja też chciałem się dołączyć do podziękowań. Przede wszystkim głównym aktorom i aktorkom. Gratuluję trenerom, że świetnie przygotowaliście swoje zespoły. Widać ogromną pracę. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc, naszym rodzicom, bez których byś... Także dziękuję rodzicom, dziękuję kibicom, dziękuję wszystkim osobom, które... Wszystkim osobom, które pomogły w organizacji, dziękuję panowie, dziękuję państwu. Mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku. Jeżeli jakieś niedociągnięcia były, to przepraszamy i obiecujemy poprawę. Dziękuję. Dziękuję ślicznie, a ja jeszcze... Jeszcze dwa zdania. Słuchajcie, jak wiecie, zawody to jest praca wielu, wielu ludzi. My mamy to szczęście, że nas dzisiaj widzicie. Natomiast my tych zawodów nie zrobiliśmy. My tylko chodzimy, dowiadajemy rozkazy. Zrobili ci wszyscy, którzy widać mało i nie znani są z imienia. Rodzice naszych dzieci, wszyscy ci, którzy nam pomagali, dla nich wielkie brawa. Żeby tak już nie przedłużać, bo mógłbym mówić godzinami, bo to uwielbiam, zaczynamy ceremonię. Dziękuję. Zanim rozpoczniemy pierwszą ceremonię, pragnę jeszcze przedstawić gości specjalnych. Jest z nami prezes Mando Corporation Poland, pan Hun Son Sin. Wielkie brawa. Firma Phoenix, pan Kamil Miłosz. Zatem rozpoczynamy dekoracje. Pierwszą dekoracją będą dwójki kobiet, klasa trzecia. Szóste miejsce, Borecka Emilia Krzysik-Maja, UTS Akrobat Warszawa. Piąte miejsce, Baran Maja Musielak-Michalina, UTS Akrobat Warszawa. Czwarte miejsce, Kurzela Julia Tis-Livia, UKS Akrosfera Stare Babice. Trzecie miejsce, Mnicka Weronika Saltowska-Daryna, UKS Praskie Centrum Sportu. Drugie miejsce, Bury Lena Chudzik Lena, KS Akro Gym Mikołów oraz KPKS Halemba Ruda Śląska. I miejsce pierwsze, Breda Antonina Rybak Olena, UKS Akrosfera Stare Babice. Zapraszamy zawodniczki na podium, a szanownych gości prosimy o dekoracje. Thank you.
Nagrody ufundowała firma Mando Corporation Poland. Dziękujemy i serdecznie gratulujemy. Prosimy o zejście. Ja jeszcze pamiątkowe zdjęcie.